Masz silne dłonie, wiesz? Oskar postanawia wprowadzić się do swojego apartamentu na kilka dni. Wraz z Lokajem 32 wyruszają w podróż. Nie wiedzą, że do ich drzwi zapuka niebawem perfekcyjna pani domu. W perfekcyjnym świecie nie ma miejsca na brud. Dobrze wie o tym przyjaciółka pani Marii, która postanowiła przejść szkolenie urodzynkowej. Dziś jest ona gotowa, aby móc pomagać innym w domowych obowiązkach. I dlatego też postanawia wpaść z wizytą do domu nowobogackiej rodziny, by zobaczyć, czy dbają o czystość. Więc kolejny raz idę odwiedzić moją kochaną przyjaciółkę Marię. Tym razem sprawdzę, jak u niej z czystością. Odbyłam właśnie dwugodzinny kurs u pani domu, czyli u pani rodzynkowej. To na pewno pozwoli mi doskonale sprawdzić, jak tam z tym brudem. Oj, muszę założyć rękawiczki, bo przecież no jak ja otworzę drzwi, na pewno tu pełno brudu, pełno różnego robactwa. Och, jak ja się ostatnio tym brzydzę. Och, muszę uważać, żebym nie wpadła. O matko i córko, dobrze, że założyłam te rękawiczki. Otwierajcie wreszcie. A kto tam jest? No, ta starucha. To ja. Witaj, Sisi. Witaj. A gdzie Maria? A Maria wyjechała do Rzymu szukać kochanka. Kochani, jeżeli macie problem z brudem w rurach, mam dla was świetną radę. Wypierniczajcie raz, dwa, bo was ten brud zeżywe. Sprawdzę, czy tu czysto, czy nieczysto. Jak brudno? Przepraszam, czy mogę prosić o papier toaletowy, bo te rękawiczki już mi się zużyły? Zwariowała wreszcie. Papierem toaletowym? Papierem toaletowym. Najlepiej na białym wszystko widać. To jest całkiem dziwaczne, ale podniecające. Oskar, zobacz, mam. Może podnieciłaś się papierem? Zobaczymy. Zaraz się sami zaczniecie podniecać. Proszę. A co ty robisz? No proszę, no jak co robię? Sprawdzam, mój drogi. Proszę, jakie paprochy. Wszędzie kurz. Kurz. Syf. Wiecie, co to kurz? Nie. Kurz atakuje serce, wątrobę, serce, płuca i potem robale. Płuca? O Chryste. Robale. Jakie robale? Jakie robale, jakie robale. Proszę, proszę. I to ma być posprzątane, a to co jest? Boże, co tam jest? Oskar, kłak. A wy wiecie, co to jest kłak? Nie. To się kiedyś dowiecie. Muszę jeszcze sprawdzić rury, odsuńcie się. Ale jakie rury chcesz? Jak to jakie rury? Szczerze mówiąc, zaskoczyła mnie wizyta pani, która się podaje za prawą rękę rodzynkowej. Nie spodziewałam się, że w tym domu jest tak brudno. Wzywam! Jezus! Na lepiej! Wizytuj światło!
O Boże, Sisi mdleje, co ty zrobiłaś, babo? Wzywam Nanepit. Halo? O. Czy to Nanepit? Jaki Nanepit? Wzywam Nanepit. Dobra, idź mi stąd. Dzisiaj przyszła z wizytą idealna pani domu. Nie wiem, co ona robiła tutaj tak naprawdę, ale dowiedzieliśmy się, że jest kurz i brud i jakieś robale chodzą. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że moja matka zaniedbała tak tych lokajów i no, nie wiem, daliśmy jej po prostu więcej swobody, niż powinniśmy dać swobody. Jeszcze raz powtórzę. Daliśmy im więcej swobody, niż powinniśmy dać swobody. Sisi i Oskar zabierają się do sprzątania. W sumie to Sisi i lokaj 32, bo Oskar nie raczy ruszyć tyłka. Jeżeli nie macie ochoty na mycie szklanek, nie myjcie. Wypierdzielcie przez okno i po ptakach! Pomarańczowa szczotka. No i co z tego? Czy wy, durnie, nie wiecie, że do czyszczenia kibli najlepsza jest tylko niebieska? Naprawdę to po prostu jest niewiarygodne. A była pani te ręce? No przecież ma białą rękawiczkę, po co jej mycie? Pani zabierze ten silikon pod skórą sprzed mojej twarzy. Czyli jednak masz silikon, a mówię, że to naturalne. Naturalne! Czy wy naturalne nie wiecie, że silikon sprowadza stęchłe powietrze do mieszkania? I robale! Robale! Dowiedziałam się, że trzeba wymieniać rury. Będę musiała zrobić to u siebie w domu. Myślę, że przeczyszczanie rur jest bardzo ważne. No, mnóstwo cennych rad dostałam z wizyty i będę musiała wprowadzić je w życie. W końcu już mam od Marii kupionych dwóch lokali. Uwaga! Perfekcyjna pani domu wręczy teraz nagrodę osobie, która najlepiej wysprzątała ten syf. Dziękuję. Ależ nie ma za co. Uwaga! Uwaga! Nagrodę perfekcyjnej pani domu za najlepsze sprzątanie otrzymuje lokaj numer 32. No i kochani, pomogłam kolejnej rodzinie wyzbyć się brudu, syfu, malarii, karaluchów i jeszcze tam innych tych. Nie wiem jak to może być. Ludzie, którzy mają tyle kasy, po prostu wala się po dywanach. Tu 5 zł, tam 10, tu 15, a syf, lokaje, wszystko i nic nie pomaga. Gdyby ktoś z was miał ochotę, żebym pomogła wam doprowadzić mieszkanie do czystości, to zapraszam. Na pasku leci adresik. Jeszcze poproszę o suba i łapkę. Pa, pa, kochani.